trenerze, mimo problemów kadrowych, które w tej chwili mamy, no dzisiaj zagraliśmy bardzo fajne zawody i przede wszystkim byliśmy skuteczni. No tak jak zaznaczyłeś, nie ukrywajmy, mamy swoje problemy kadrowe. Przyjechaliśmy dzisiaj no, grać o awans następnej rundy, nie zważając gdzieś tam na te tematy pozabojskowe. No i jestem zadowolony dzisiaj z chłopaków. Wyszliśmy, zagraliśmy z dużym zaangażowaniem, z poświęceniem. Drużyna gospodarzy no, raczej tutaj nastawiła się dzisiaj na to, żeby nam przeszkadzać i mało kreowała gdzieś tam sytuacji podbramkowych. Musieliśmy się dzisiaj no, trochę tutaj pomęczyć w ataku pozycyjnym. Do przerwy 0-0 z naszą przewagą, sporo sytuacji podbramkowych i strzałów. No, a po przerwie już to troszeczkę mecz się otworzył, gospodarze trochę bardziej zaryzykowali i około 60 minuty wszedł na boisko Kuba Świder i dał bardzo fajną zmianę, ożywił trochę nasze poczynania. Dał asystę fajną do Krystiana Pedy, który otworzył wynik spotkania. Później rzut karny pod koniec. No i no myślę, że z przebiegu spotkania 2-0 jak najbardziej oddaje to, co działo się na boisku. Dość na nietypowej dzisiaj dla siebie pozycji zagrał Nikita Wowczenko. Napastnik, jednak dzisiaj stoper. No tak, no to wszystko pokłosie tych właśnie problemów kadrowych. Nie mogliśmy dzisiaj skorzystać z naszych nominalnych stoperów i Pawła Odlanickiego, i Adama Wikucia, i Michała Janickiego. No także musieliśmy szukać rozwiązań, ale myślę, że z zadania powierzonego Wowa spisał się dzisiaj no, bardzo dobrze. Nie było widać gdzieś tam jakiejś różnicy. Dobrze się zaklimatyzował na tej pozycji. Dobrze podpowiadał, dobrze kierował grą obronną. Wygrał dużo pojedynków powietrznych. Także no, duży plus dla niego, bo to wiadomo. Niełatwo zmieniać pozycję, a on tutaj dzisiaj wykazał się dużą kreatywnością i mobilnością. Awansowaliśmy po dzisiejszym zwycięstwie 2-0 z Odrą Chojna. W przyszłym tygodniu będzie losowanie kolejnego rywala. Z kim trener by chciał zagrać w kolejnej rundzie? Nie mam żadnych preferencji. Czekamy na co nam przyniesie los i jakikolwiek rywal by nie był, na pewno no, zrobimy wszystko, żeby pograć w tym pucharze w tym roku jak najdłużej i jak tylko się uda, to będziemy chcieli sprawdzić kolejną niespodziankę i grać dalej. Dziękuję trenerze i jeszcze raz gratuluję zwycięstwa nad Odrą Chojna i awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. Dzięki. Borys, pewne zwycięstwo i awans do kolejnej rundy i przede wszystkim co, to bardzo dobra gra z twojej strony, chociaż tak naprawdę zabrakło jednego gola, a okazji kilka do tego było. Jasne, na początku meczu była jedna sytuacja, zamiast skończyć sam wypuściłem Krystiana. Uważam, że mogłem podjąć lepszą. Później były jeszcze dwie sytuacje, dobre uderzenia z mojej strony, jednak bramkarz popisał się dobrymi interwencjami. No i szkoda, że bez gola, ale sytuacje były. Mamy swoje problemy kadrowe, jednak dzisiaj jakby nie było widać, że kogoś, że tak powiem, w tym całym łańcuchu brakuje. Nie, to prawda. Skupiliśmy się na meczu w szatni. Stwierdziliśmy, że nie ma co myśleć na razie o przyszłości. Ważniejszy był dzisiejszy mecz. Każdy zawodnik podszedł dobrze do tego meczu. Był skoncentrowany, był skupiony. Nie było z naszej strony jakiegoś lekceważenia przeciwnika, mimo że to był przeciwnik z niższej ligi. Pierwsza połówka była taka, że wiadomo, wynik był 0-0, ale uważam, że byliśmy skoncentrowani do końca, byliśmy konsekwentni z tyłu i pojawiły się bramki, także każdy zawodnik dał z siebie wszystko pomimo tego, jak można powiedzieć, jest. I to samo pytanie zadam tobie, które zadałem trenerowi. Zwycięstwo, awans, na kogo by chciał trafić w kolejnej rundzie Pucharu Polski? Dla mnie w sumie to nie ma znaczenia. Wiemy, że po tej rundzie już każdy praktycznie zespół będzie mocny. Ja uważam, że mamy fajną drużynę, mamy coś do udowodnienia i że możemy w tym pucharze zajść daleko. Pokazało to tamte lata, jak Chemik wygrał z Kotwicą, także wierzymy w siebie. Mamy, można powiedzieć, poniekąd jakieś tam doświadczenie w tym pucharze i uważam, że każdy zawodnik będzie chciał przejść znowu fajną przygodę w tym pucharze, powalczyć o finał i mam nadzieję znowu wygrać.